I my, gwitam, wstaje kolejny dzionek i znowu poranne problemy, a mianowicie nie mam picia. Zawsze rano jest taki problem, że wstaję, jestem odwodniony praktycznie całkiem. W nocy robiłem przerwy na jedzenie i picie i zużyłem, kurde, całe picie. Calutkie. Calutkie picie. Zostały mi sosy pomidorowe co najwyżej. Strasznie duży problem tutaj jest wyżywić swoją postać, w sensie dziennie tyle zżera wszystkiego, że to jest szok. A najgorsze jest to, że właśnie spanie jeszcze tak mocno zeruje te wszystkie statystyki. Więc muszę iść na wyprawę, ale poza tym, że sobie pójdę na wyprawę za jedzeniem, to przede wszystkim chciałbym pójść na wyprawę za materiałami do zbudowania sobie rzeczy do domu. Bo chciałbym sobie postawić kilka szafek. I żeby mieć te szafki, potrzebuję zwykłego drewna pociętego. I do tego potrzebuję metal skrapy i ewentualnie komponenty. Więc te komponenty, metal skrapy i drewno dzisiaj będziemy zbierać. Wiecznie wszędzie tego było pełno, więc myślę, że to nie będzie problem, żeby to zebrać. Nawet u mnie pod bazą są. I przy okazji oczywiście zbierzemy sobie też jedzenie, raczej picie. Bo z jedzeniem to nie ma wielkiego problemu. Pewnie znajdziemy. O, tu już są komponenty. A to jest firewood. Okej, czyli to nie taki rodzaj drewna. To muszą być takie deseczki. Nawet logi leżą jeszcze z wczoraj. Spoko. Ciekawe, czy mógłbym je pociąć. Tu jest lina, też by się pewnie przydała, ale nie do tego projektu. Ta kura mnie strasznie straszy. Albo ją zastrzelę, albo ją złapę do kurnika. O, to jest drewno. Wood scrap. To chyba taki potrzebuje. Chyba taki potrzebuje. Tutaj znowu mamy złomek. No całkiem szybko to poszło. 3, 2. Okej. Okay. Ile ja tego potrzebuję tak właściwie do jednej? A, to nie jest takie drewno. To nie jest takie drewno. Wood. Wood, 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 wood. Czy ja te wood, o, mogę pociąć po prostu z logów. Tak, tylko trzeba mieć piłę. Dobra, piłę mam, logi mam. Tutaj mam jeszcze firewood. Dobra, to idę po moją piłę. Ona powinna być gdzieś tam schowana na górze. Potnę sobie drewno, będę miał deseczki i będę mógł zacząć myśleć o tym, żeby zrobić... zrobić te szafeczki. Gdzie ja mam tą piłę schowaną? Tu mam młotek. Mógłbym przysiąc, że gdzieś miałem piłę. Jest piła tutaj. Dobrze. Okej. Okidoki. A, może sobie rzucę okiem, czy nie mam jeszcze metalu jakiegoś. Raczej tych rzeczy nie zbierałem w ogóle, więc pewnie nie mam. No nie mam. No nie mam. Okej, potniemy te logi. Akurat mam ich chyba jeszcze 3 w zapasie. Więc trochę tego drewna narobię. Pyk, pyk. Oj, pod nim jeszcze metal jest. Pozak. Dobra, wood. Jeszcze taki wood ze skrapów można zrobić. Okej. Okay. 3. Okej, okay, nie można zrobić mniej? Dziwne. Bardzo dużo czasu z tym zajdzie. Mam nadzieję... O! Woda mi spadła do zera. Okej. Okay. To nieźle. Przeciąłem tylko jedno, woda mi spadła do zera przez ten czas. No więc raczej lipa. Raczej lipa, źle to wygląda. Bardzo źle. Więc tak, schowamy sobie rzeczy. Schowamy sobie te wszystkie rzeczy, które nam nie będą potrzebne. O, nawet mi się to nie zmieści. Resztę rzucimy tu. I biegnę po wodę. Może zdobędę trochę wody. Ale zanim pobiegnę, wypiję sobie to. Czyli ten sos pomidorowy, który mnie trochę podratuje. No ale już wiem, że jeżeli chcę pociąć nawet głupie deski, to muszę się nastawić na to, że będę miał problemy z jedzeniem i piciem. I to, powiem wam, jest mocno irytujące. Czy to bym już był w stanie zrobić? Cztery tego metalu potrzebuję. 4 mam akurat. 3 te, wood jest. Da radę? A, jest o jeden za mało tego. Szkoda. No szkoda. No nic, następnym razem to zrobimy. Okej, mam wody tyle co nic, więc muszę po prostu biec do zabudowań i sobie ogarnąć może przy odrobinie szczęścia trochę wody. Pobiegnę do tego miasta wpierw. Lecimy. Dobra, jestem przy pierwszym domku i zobaczymy, co się uda znaleźć. Już sporo szafek, ale nie są otwieralne. Niestety, czy to jest całkiem pusty dom znowu? A, to jest chyba całkiem pusty dom. To jest ten, co narzekałem, że wygląda jakby był pełny, a tak naprawdę jest cały pusty. I można zamieszkać i psa trzymać tutaj. Ale to jeszcze nie dziś, jeszcze nie dziś. Biegniemy do kolejnego domku.
Nawodnienie mi już spadło do minimum. Ale powinienem się wyrobić. Coś tutaj ogarnąć. To też trzeba znaleźć domek bez mutantów, bez gazu. I będzie okejka. Po drodze też zbieram oczywiście teraz te komponenty i metal. Bo już wiem, że mi się przyda. A raczej wiem, na co mi się przyda. Więc warto zbierać. Dobra, ten dom ma dobry lód. Tak, bo on ma te kuchenki. O kurde, ile rzeczy. To nieźle. To nieźle. Tu na górze może coś do picia? Nie? Tu chyba nawet już przeszukałem część. Okej, bardzo dużo amunicji znalazłem. Bardzo mało wody. I bardzo duże lagi są, jak się poruszam po tym mieście. Nie wiedzieć czemu. Okej. Oczywiście zrestartowałem sobie loot, bo jest taka opcja tutaj debugowa, że tak powiem. Deweloperzy zalecają sobie resetować loot co jakiś czas, bo gra jeszcze nie ma aż tylu lokacji, żeby tego lootu było na tyle, żeby człowiek był w stanie z niego wyżyć. Więc od czasu do czasu powinno się resetować swój loot. Więc ja też to zrobiłem, zanim wbiegłem do miasta. Może coś tutaj będzie więcej dzięki temu. Picie, amunicja, painkillery, znaczy picie, mówię jedzenie. Czemu nie ma picia? Kurde! Ajajaj, o, złomu trochę. O, tu bardzo dużo drewna i cegieł. Tu mamy gaz, tam też był gaz, tutaj jest bez gazu z przodu. Więc polecimy, ale najpierw sprawdzimy ten samochód. O, proszę bardzo, pijemy to. Pijemy i będzie cacy. Widzę, że też jest alkohol, to sobie go zabiorę. Bo końcowo, o, to też sobie zjem. Końcowo to chciałbym spalić te gniazdo, które jest niedaleko mojej bazy. Że to bardzo dobry pomysł zwyczajnie jest. Pozbyć się tego gniazda, bo ono na... Okej. To jest ten domek. Tu nadal są zombiaki. Nadal się im nic nie stało. Po prostu te gniazdo jest bardzo blisko mojej bazy. Nie wiem, jak to się przekłada na przychodzenie tych mutantów, ale zakładam, że lepiej się go pozbyć, jak się ma możliwość. Dobra, sprawdzimy wszystkie obrzeża. I znowu wyciągniemy stąd złomu pewnie. Znaczy znowu, pierwszy raz. O! To bym sobie wziął. Powiem sobie, bardzo chętnie wziął. Dwie opony tu leżały, jedna na drugiej nawet. Okej. Okej, to się przyda do tego auta, które tam stoi obok. O, proszę, karabin znalazłem, co? Czemu go nie mogę wziąć? Tutaj nic nie ma. Za dużo wagi mam. A, czyli te opony tyle ważą. Okej. To wezmę jedną. Jednej też nie wezmę? Wezmę. Zaniosę ją od razu tam do auta, zamocuję ją i wrócę po drugą. Ale ten karabin to jest kozak znalezisko. Coś tak czuję, że to jest kozak znalezisko. Dobra, gdzieś tutaj był ten samochód. Gdzieś tu z tyłu w jakiejś szopie, chyba tu po lewej. Tak jest. Więc spróbuję założyć mu jedno z kół. I nie użyć z głodu przy okazji. Dobra, cyk. 10 minut. Dobra, przez te 10 minut wcale mi to jedzenie tak bardzo nie spadło. W sumie jak się śpi, to tak spada bardzo hardkorowo, ale poza tym to jest chyba okej. Dobra, jedno koło mu się pojawiło, fajnie. To też jest plus. Mega plus, że mam jedno koło już w tym aucie. I lecimy po drugie. O, akumulator tutaj jest. To niezły farcik. Dwa były nawet, okej. To chyba przez to, że zrestartowałem ten loot, to w niektórych miejscach się pojawił jakby drugi raz, dlatego po dwie sztuki znajduję. No trudno się mówi. Zamontuję od razu ten akumulator, a ten drugi sobie zostawię. One jeszcze są na 100%, to już w ogóle. Dobra, i można do bagażnika? Nie można, do schowka. Wrzucę mu drugi akumulator? Nie, nie mogę. Po prostu go zrzucę tutaj. Ja go nie potrzebuję nosić. No dobra. I pospawanie tego auta wcale nie jest taki wielki problem. Szczególnie jak się znajdzie dwie opony naraz. Dobra. Co sobie zjem, a co sobie nie zjem, jak tyle żarcia znajduję. Ja to mogę wziąć? Nie mogę. Dobra. Ale bardzo, bardzo laguje w tym mieście. Nie wiem, co to się dzieje, ale nie podoba mi się to. Bardzo dużo jest takich małych skoków. Dobra, drugie koło, proszę bardzo. 10 minutek. Kozaczek, kozaczek.
Będę potrzebował jeszcze te świece na pewno. Silnik. Aha, trzeba silnik też mieć. O kurde. No nie powiedziałbym, myślałem, że silnik to tu jest. No to się zdziwiłem teraz. Okej. No te świece mam w bazie, paliwa też trochę mam. No silnik znaleźć to będzie pewnie problem. Myślałem, że w innych autach trzeba szukać. Sobie pójdę, jest ten gaz tutaj. Ale tu jest bardzo dużo samochodów, więc chyba skorzystam z maski i postaram się coś znaleźć. Dobra. To sobie wezmę. Też były dwie sztuki. Strasznie dużo już tego nazbierałem. Aż za dużo bym powiedział. Więc tego już nie będę brał. Rifle ammo 762, rewolwer. Rewolwer to może nie. I tak mam pistolet, więc będę z pistoletu korzystał. Jeden mi wystarczy. Pić mi się chce znowu. Dobra, wchodzę tutaj. Wchodzę tutaj, posprawdzam auta. O, proszę. Pijcie alkohol. Alkohol mi się bardzo przyda. Będę mógł już mołotowa zrobić. Tylko będę potrzebował dwie szmatki jeszcze. Ale szmatki to nie będzie problem. Ja chyba nawet u siebie w bazie mam te szmatki. Więc luz. Dobra, to wybijemy przez maskę. Nic się nie dzieje. Tu silnika nie ma. Dobrze by było znaleźć silnik. Byłoby naprawdę spoko znaleźć silnik. Okej, co my tu jeszcze mamy? Pyk. Nie ma. Tutaj jakieś części, ale tego już mam za dużo. Hop, nic. 63% mam maski jeszcze. Bardzo dużo rzeczy się tu napojawiało. Czyli te restartowanie lootu to tak nie bardzo działa, bo pojawia się loot tam, gdzie loot już był. To jest głupota. Nie sprawdza w ogóle, czy został zabrany, czy nie. Po prostu respi go dwa razy więcej i tyle. O, silnik. Proszę bardzo. Za dużo wagi, ok? Co waży bardzo dużo tutaj? Wszystko waży. Te części ważą mega dużo. Nie? Karabin waży dużo. Ja później po to będę mógł wrócić, więc luz. O, mam już silnik, dobra, bo to drugi mi chciało wziąć, ok. Ja dwa silniki znalazłem. Ja to jestem farciarz, co? Dobra, wywalam stąd. Tak czułem, że na złomowisku może być silnik. Nie, no pięknie, pięknie. Jak mam silnik, to już naprawdę z górki. Naprawdę bardzo z górki. Nie mogę sprintować, bo jestem przeciążony niestety. A zaraz zdejmiemy maskę i będziemy przy tym aucie, więc je naprawimy. Nie ma źle. Powiedziałbym, nawet ekspresowo mi idzie to naprawianie auta. Ekspresowo. Totalnie. Nadal nie mogę biegać, niestety. Już z tego, że mam dużo slotów, jak mój ziomek nie jest w stanie tego unieść po prostu. Ale zaraz się pozbędziemy tego silnika i będziemy mieli mega dużo rzeczy w tym aucie zrobione. Naprawdę mega dużo rzeczy. No. Kurde, jeszcze mam te świece i paliwo. No najtrudniej będzie chyba koła znaleźć. Chociaż przy moim szczęściu to może je szybko znajdę. Proszę bardzo, silniczek 35 kilo. Aha. 20 minut, wow. Przeżyj, ziomek, przeżyj. Dał radę, okej. Auto mamy nareperowane. Moglibyśmy wyrzucić się po tamte części, teoretycznie. Czy nareperowane? Silnik mamy nareperowany, nie całe auto. Przebiegnę się tutaj, zobaczę, co tu jest. Dużo rzeczy się pojawiło, to na pewno. Ale z kołami chyba jest problem. O! Ulepszenie plecaka. Kozak! Dwa sloty dodatkowe. Pięknie. Nie no, taki rozwój to ja szanuję. Ostatnio to idę jak burza przez tą gierkę. Ale mnie straszy ten event zawsze. Dobra, idę zobaczę, gdzie on się rozbił. Tam już go widzę. Rozbił się skubaniec. Może mi da coś fajnego. Jeron wie, ostatnio mi dał. Nie pamiętam co, ale... ale to była fajna rzecz chyba. Trzymaj się, ziomek, już biegnę. Nie wiem, skąd ty jechałeś, że przywaliłeś w to drzewo. Okej, wypadł z zakrętu, powiedzmy. Powiedzmy, że wypadł z zakrętu. Chodź, 3 minuty, uratuję cię. Lubię z nim gadać przy tym aucie, bo wiem, że ono się pali. Spoko, nie ma problemu. Okej. Co on mi dał? Beta. Och. Trade? Mogę z nim tradeować się. O, ma te... Bateryjki.
A ja za bateryjki co ci mogę dać? Twojego baita? Co ty na to? Deal. No i fajnie. Trzymaj się, ziomek. Powodzenia. Dobra, jak mam zmienić teraz bateryjkę? Jak mam użyć tej bateryjki? To zakładam, że jest bateryjka do mojego... do mojej latareczki, tak? L to use. A jak zmienić w niej baterię? Mogę tak zrobić? Nie. Nie wiem, jak się wymienia baterię w mojej tej latareczce. Tu jest napisane, jak się to robi. A tu nie jest napisane. Może L muszę przytrzymać? Nie. To jest pair of batteries. Tak bym powiedział, że to jest do mojej tej latarki, no ale... nie bardzo działa. Okej, okay, item skille. Skille się ma? Wow! Siła rośnie w ogóle. A jak się to wbija? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Harvest. Okej. Okay. Modify. Weapon modify. To damage part, grip part. Kurde. Takie rzeczy tu się robi. Takie rzeczy! Okej. Okay. Czy to auto się da przeszukać jeszcze może? Oczywiście, że tak. Jeszcze gościa okradnę. No chciałbym tu... okej. Okay. Wsiąść. Ale nie da rady chyba. Chyba nie da rady. Dobrze, szukamy kółek dodatkowych. Pójdę jeszcze tam. Za ten budynek może znajdę. Może coś znajdę. Zobaczymy. Bardzo dużo teraz mam slotów. Też miałem ten złomca, by wziąć, a go zostawiłem w sumie w gazie, więc... średnio najeża trochę. Troszeczkę lipa. Może się uda to odzyskać? No, chociaż tutaj widzę, że jest mega dużo złomu i komponentów, więc... po prostu wezmę te. I git. Tutaj też się napojawiało rzeczy. No, złom i komponenty jest łatwy do zdobycia. Wiecznie tego pełno widziałem, ale tego nie zbierałem po prostu. Tego się nie da podnieść, nie wiem czemu. Ale wychodzi na to, że naprawdę jest łatwo. Tu jest garaż. Może będą mieli koło? To chyba nie. Chyba jednak nie mają koła. A to co? Filtr. O! Okej, dwa filtry tu są. Dwa filterki tu leżą. Bardzo dużo mam tych komponentów już. No, do tego bym dorzucił trochę drewna i mógłbym wracać do domu. Koło. O, proszę bardzo. Dobra. Dawaj to koło. Nawet dwa koła tu są. Ach. No, czuję się źle trochę z tym, że aż tak szybko mi poszło przez te podwojenie itemów. Ale z drugiej strony... i tak każą z tego refresha korzystać do czasu i tak. Ale wychodzi na to, że u mnie ten loot po prostu był. Ja... tylko, że pojawił się podwójny teraz. To jest głupie, to jest błąd gry, ale przymknijmy na to oko. Dzięki temu będziemy mieli sprawne auto jeszcze dzisiaj. Z moim zdaniem mega win. Mega, mega, mega win, naprawdę. Muszę zainstalować te dwa kółka. Pobiec po świece i paliwo. I będzie można jeździć normalnie. To już jest kozaczek. Kozaczek naprawdę. Super sprawa. I drugie. Pięknie. Dobrze. Brakuje tylko świecy i paliwa. A. Dobra, wezmę ten złom. Przebiegnę się do domu. Zostawię rzeczy, które zgromadziłem, bo mam ich naprawdę dużo. O, deski jeszcze. Wezmę sobie te deski, bo to są już poprzerabiane, wiecie. Poprzerabiane. Zostawię te wszystkie części. Wrócę ze świecami. I normalnie jestem ustawiony. Tutaj. Myk, myk. Dobra, tak zrobię. Dobra, jestem na miejscu. Fajnie, fajnie. Zostawimy sobie trochę złomku. Chyba nawet mi się uda zbudować od razu szafki. Byłoby bardzo dobrze w sumie. Jakbym zbudował szafeczkę, to od razu bym schował trochę rzeczy. O, patrzcie. 30 minut to będzie zajmowało. Czy ona jest dobrze obrócona? Chyba nie. Chyba w tą stronę. No. Okej. I budujemy ją. Pięknie. Nawet całkiem sprawnie to poszło. Bardzo dużo materiałów tutaj mogę zmieścić. Dodatkowych. Okej. A w sumie mógłbym postawić kolejną chyba, nie? Chyba tak. Więc postawię sobie jeszcze jedną. Będę miał z głowy. To jest dobry projekt. To jest bardzo dobry projekt. Nastawiać sobie tutaj szafek i nie martwić się już dłużej miejscem w ogóle. Myk. No gościu.
Trochę dniami zleciało bardzo szybko, ale za to mam mega dużo rzeczy. Czy dużo miejsca. Dobra, tu zrobiłem amunicję w sumie, póki co. To jakieś craftingowe pierdółki. Bronie też możemy trzymać tu. Dobra. Okej, tu mam sporo rzeczy, ale to sobie kiedy indziej posortuję. Potrzebuję tego i tego. 66% to ma tylko. Nie za wiele. Nie za wiele bym powiedział. No. Ale jestem w stanie teraz wrócić i zabrać to auto chyba. Chyba tak. Trochę się ściemnia. A nie, to mgła jest. Która godzina? 12:55. Więc muszę jeszcze przestopać mgłę. Tak zrobię, że po prostu się prześpię w tym czasie i tyle. Nie będę ryzykował. No i dobra, 2 godziny później. Mgła przeszła. Ja mam trochę za dużo rzeczy w sumie przy sobie. Mimo tego, że tam biegnę i wrócę zaraz, to i tak zostawię część. To sobie zjem. Coś do picia by mi się przydało, ale pewnie będzie ciężko teraz znaleźć. No i co? Leki. Mogę wrzucić je tutaj, to zabieram, jest git. Dobrze. Dobrze. I za momencik będę miał auto, tak mi się wydaje. Dobra, jestem obok auta i chyba zepsułem to miasto. W sensie strasznie laguje, jak się w nim przebywa. Jak się w nim biega, tak właściwie. 3 minutki na zamontowanie tego. Zlewamy paliwo. Fill tank, tak. 4 minuty na to. Mogę zostawić ten kanister tutaj? Mogę. Okej. Jedziemy? Engine start na E. Okej. Turret station mogę odpalić? Czy tu jest 3. osoba dostępna? Czy tylko na pierwszej można jeździć? Jedzie. Światła ma. Kozak! Ale furę mam. Jacie. Tylko problem w tym, że ja mieszkam za rzeką, więc będę musiał zawsze mijać dużo. 7 litrów benzyny. No benzynę mógłbym sobie jeszcze nazbierać. Tym bardziej, że teraz mogę giga szybko podróżować. Jeno, ale to jest wypas sprawa. Wow, jak on zapierdziela. Się trochę boję przyspieszyć tak na maksa, ale jest naprawdę szybki. Tu byli ci zwiadowcy, to się nie będę pchał w sumie. Patrzcie, jak on zasuwa. Ło, panie. Pełny chill to jest, pełny chill. Pojedziemy tutaj. Chyba mnie jeszcze tutaj nie było. Chyba. O, coś tam biega. A nie, to jest to do spalenia też. Dobra, zgasiłem silnik. Tu jest drugie gniazdo. Wychodzi na to. Ja bym tu poszukał rzeczy. Nie, no kozak, z tym autem to jest super sprawa. Teraz to ja będę mógł podróżować po całej mapie. To tak mega szybko. Tak, tu jest kolejne gniazdo. O, jedzonko. Okradnę cię ze wszystkiego i znikam. Spokojnie, panie gniazdku. Spokojnie, panie gniazdku. Niech się pan nie martwi. I tak nic nie robi, więc można sobie tu biegać, ile się chce. W końcu go rozwalę. Zobaczycie. Już mam nawet materiały na to. Pewnie. Więc myślę, że w kolejnej przygodzie wybierzemy się i rozwalimy jedno z tych gniazd. Mam nadzieję mołotowym, że się da, bo ja w sumie nawet nie wiem. Small tire, po co mi mała opona? Nie wiem. Toscan. Okej. Git sosik. Dobre sosiwo, wariacie. Okej. Okay. O, hełm. Hełm. Czy ja go mogę założyć? Tak o. Tobie normalnie? Pewnie, że mogę. Ha! Ale fajnie. Nie mam butów, ale mam hełm. No co w sumie to kask jest chyba. Kask taki żółty, budowlany. Bardzo dobra rzecz. Tutaj trochę części, fajnie. W tej szopie coś jest. Tu coś jest. Dobra, jak działa to auto? W sensie, czy ja mogę do tyłu coś powrzucać tutaj? Otwórz. Czy mogę tak po prostu tutaj wyrzucić rzeczy? O, że na przykład tak i to zostanie? Czy to tak nie działa? I teraz zamknij. I co, i będę sobie jechał? Mam nadzieję, że to tak działa. Dobra, przejechałem kawałek. Wysiadam. I to wszystko tam jest! Jena, to jest piękne, przecież to są nieograniczone ilości rzeczy, dosłownie. Bo to i tak się klipuje jedno w drugie, to... Panie, oj, na pole wjechałem, tu nie ma wyjazdu. Jak zablokować auto chwilę po tym, jak się je dostało?
Plaga, poradnik, szybko. Ajajaj. Nie no, pięknie, z tym samochodem to jest super sprawa po prostu. Super sprawa. Mogę gdzie chcę zasuwać ultra mega szybciutko. Wow, 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 wow. Dziwnie się zachowuje to auto, jakby fizyki nie było, tylko by sunęło po ziemi. A, nie mogę w nim sprawdzać mapy, muszę wysiadać. Teraz tak, ja mam wjazd z tamtej strony. Muszę całkiem objechać dookoła, jak już coś. Tutaj jest całkiem nowe miasteczko, na które mógłbym rzucić okiem, w sumie. Tędy się teoretycznie tam jedzie. Więc sprawdźmy to. A co? Wow! No dobra, ty chyba nie da się tego wywrócić. W sensie on tak się trzyma drogi, że mam wrażenie, że tu w ogóle nie ma fizyki jakiegoś skakania, odlatywania. Czy tu nie powinno być miasto? Ja za szybko jechałem? To jest skraj mapy? Co to jest? Ja myślałem, że jestem tutaj. Jestem tutaj. Where miasto? Halo, gro? Halo? Czemu na mapie tu jest miasto, a jak przyjechałem, to tu nic nie ma? No się czuję, że to jest błąd po prostu. Że się nie doczytały jakieś tekstury. Bo może za szybko tu dojechałem? Może? Nie wiem. Możliwe. A może to jest nieskończony fragment mapy po prostu. Zobaczymy innym razem, ewentualnie spróbujemy tu dojechać, zobaczyć. Bo tu wszystko jest. Tutaj wszystko jest, normalnie jak wróciłem. Więc może być tak, że albo tamto miasto jest nieskończone, albo mi się coś zacięło, bo za szybko jeżdżę. Nie spodziewali się, że ktoś będzie na full prędkości zasuwał po mapie. A tu proszę, jest Dion. No, naprawdę to jest demon prędkości. To jest demon prędkości, gra zmienia się totalnie jak się ma auto. Poważnie. Ciekawe, czy ja przez rzekę mogę po prostu przejechać. W sumie nie zdziwiłbym się, gdyby się dało, skoro mogłem po prostu przejść, to pewnie mogę też po prostu przejechać. To jest dobry pomysł. A, zaryzykujemy. Pff. Pełny chill, gościu, pełny chill. Na luzie totalnie, przejeżdżasz sobie przez rzekę tak, o. W sumie jak mam taką furę, to co się dziwić, nie? Jen, goście. Przecież to jest wypas sprawa, te auto. I teraz pyk, pełny bagaż rzeczy. No akurat teraz dosłownie 3 wrzuciłem, ale normalnie mogę tam naprawdę pełny bagaż rzeczy napchać. Przyjechać sobie do bazy i mam wszystko. Drewno, złom, wszyściutko. Jen, ale to jest sukces. Ale to jest ogromny sukces. Że szok. Że szok, taki wielki ten sukces jest. Tylko wody mi trochę brakuje znowu. Zjem sobie to. Zjem sobie to i będzie git. No myślę, że to jest ogromniasty sukcesik. Teraz trzeba będzie pojeździć i pociurać za większą ilością rzeczy, pozwiedzać trochę miasto. Wiem, że tutaj są NPC mają zadania jakieś różne. Pojedziemy do tego chłopa, który był zamknięty w shopie i go otworzymy, bo już mamy czym, bo mamy crowbara schowanego na czwórce. Więc no, uśmiecha się do mnie ten świat już powoli, uśmiecha się do mnie. Jest cacy. Dobrze, myślę, że tyle to będzie w tym materiale. Dziękuję za oglądanko, trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć, pa, 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 pa. Czekam na komentarze oczywiście. Aha.